tygodniu lekko spóźnione kartingowe newsy ze względu na moje problemy z głosem, za co przepraszamy. Ostatni weekend kwietnia to ostatnia runda WSK Supermaster Series, tym razem na torze w Sarno pod Neapolem. Na tych zawodach Polskę reprezentowało trzech zawodników: Tymoteusz Kucharczyk w Mini, Karol Basz w KF oraz Bartosz Ićkowski w KZ2. Tymoteusz Kucharczyk po wyścigach kwalifikacyjnych, czyli tzw. hitach, zanotował 38. pozycję. W wyścigu przedfinałowym metę przekroczył jako 23., co niestety nie pozwoliło mu zakwalifikować się do finału. W klasyfikacji generalnej całej serii nasz młody reprezentant został sklasyfikowany na 32. miejscu. Nasz rodzynek w KZ2 w ten weekend nie poddał się tak łatwo i walczył do samego końca o jak najwyższe lokaty. 19 po hitach przebił się o jedno oczko w przedfinale. W głównym wyścigu tego weekendu metę przekroczył jako 14 kierowca w swojej kategorii. Ostatecznie w klasyfikacji generalnej zajął 33 miejsce. Nadszedł czas, żeby podsumować zmagania Karola Basza w kategorii KF. Nasz najlepszy polski kierowca jechał do Sarno po zwycięstwo. Przez cały weekend, można powiedzieć, czaił się w pobliżu pierwszego miejsca. Zarówno po kwalifikacjach, jak i po hitach był trzeci. W wyścigu przedfinałowym na przedostatnim okrążeniu został wypchnięty przez jednego z rywali i ukończył bieg na 12. miejscu. Po starcie do finału zawzięcie przebijał się do przodu, jednak już wtedy wiadomo było, że jeśli jego rywal Niklas Nielsen dowiezie swoją drugą pozycję do mety, Karol nie wygra w klasyfikacji generalnej. Ostatecznie Basz dojechał do mety jako czwarty, a po nałożeniu na niego kary za spowodowanie incydentu z innym zawodnikiem, w wynikach oficjalnych widniał dopiero na 14. miejscu. Każdy z nas na pewno jest zadowolony z jego drugiego miejsca w generalce, jednak Karol jechał na te zawody z założeniem wygranej. Mamy nadzieję, że zarówno Tymoteusz Kucharczyk, jak i Bartosz Ićkowski będą stale przebijać się w stawce do góry. Bardzo miło jest widzieć polskie nazwiska na zagranicznych wynikach. Basz już od dłuższego czasu oscyluje w czołowej piątce. W jego przypadku wystarczy znaleźć się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Być może nie wszyscy z Was zdają sobie z tego sprawę, że kierowcy, którzy na tych zawodach dojeżdżają w czołówce, to najlepsi z najlepszych. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, że jest inaczej, to chyba nie ma zbyt dużego pojęcia o kartingu. Czas wrócić do Polski. Największa i najstarsza seria kartingowa w Polsce wystartowała ze swoimi rozgrywkami na torze w Toruniu. Ponad 100 zawodników rywalizowało w pierwszych dwóch rundach Rock Cup Poland. Poza zmianami, o których mówiłam w poprzednich tygodniach, m.in. o nowym silniku DVS, bardzo miłym zaskoczeniem były świetne wyniki zawodników, którzy zmienili swoje kategorie na wyższe ze względu na swój wiek. Posłuchajcie, co o nowym silniku DVS mówi jeden z nowych zawodników w tej kategorii, Wojtek Stadnik. Motor jest genialny. Natomiast jest takie wrażenie, jakby wychodząc na prostą dostawało się kopa w plecy, mówiąc wprost. Także nie jest to łatwe, żeby ujechać 18 okrążeń plus jeszcze dwa rozbiegowe. Jest to zdecydowanie kondycyjnie bardzo duży problem, szczególnie dla mnie, dlatego, że zmieniłem tą kategorię, a 16-latkowie, którzy mówią do mnie dzień dobry już na polach startowych, no jest to trochę śmieszne, natomiast fakt jest taki, że potem jest niezła walka. Nową twarzą, przynajmniej na torach kartingowych, jest Tomasz Gryc, który jak na debiutanta poradził sobie świetnie podczas pierwszego weekendu Rock Cup Poland. To walka koło w koło, zderzak w zderzak, to są dla mnie tak obce rzeczy. Mhm. Tego wszystkiego muszę się nauczyć, obyć się z tym. Zapraszam do obejrzenia relacji z pierwszej rundy Rock Cup Poland, do której link wyświetli Wam się właśnie teraz. Kolejna runda już za dwa tygodnie na torze w Poznaniu.